Witajcie. To nie będzie łatwy temat, a tyczyć on będzie kolorystyki roślin i glonów w środowisku wodnym. Dzięki jednak wszelkim możliwym bogom nie będę musiał mówić o Afroamerykanach, Afroeuropejczykach i Afroazjatach, o Azjatoamerykanach, rdzennych Amerykanoamerykanach i rdzennych mieszkańcach południowej części Dzierżązny. I właśnie dzięki temu ominę zgrabnie kolor skór. W odniesieniu do roślin i glonów można nadal swobodnie nazywać czerwone czerwonym, żółte żółtym, a czarne białym. Są takie osoby, wśród nich ja, które czasem zastanawiają się, dlaczego taka roślina ma właśnie taki kolor oraz dlaczego ta roślina, która miała taki kolor, jak urosła, to go zmieniła. Roślina dochodzi do tafli wody i nagle z zielonej robi się różowa albo czerwona. Zastanawialiście się, dlaczego tak się dzieje? Albo z innej beczki. Kupujecie piękną, czerwoną roślinę z uprawy emersyjnej, czyli nie z wody, sadzicie i ta piękna czerwień znika. Czy to dobrze, czy to źle? Czy to w ogóle normalne? A jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje? I jaka jest prędkość lotu jaskółki bez obciążenia? I jakiej jaskółki, afrykańskiej czy europejskiej? Żeby to wszystko zrozumieć, nie wystarczy należeć do 100 forów akwarystycznych. Trzeba jeszcze po pierwsze zapoznać się osobiście z kwasem deoksyrybonukleinowym, czyli DNA, dalej zwanym kodem. Wszystkie rośliny mają zaprogramowany kształt i kolor właśnie w tym kodzie, czyli kodzie DNA. No i na tym kończymy. Zwijamy majdan i do domu. To chyba był najkrótszy film, jaki zrobiłem. Biorąc pod uwagę rośliny żyjące w wodzie, czyli dość specyficznym środowisku, sam kod DNA nie wystarczy, żeby wyjaśnić wszystko. Masakra, a już było tak fajnie, łatwo. Niestety, będzie coraz trudniej. Rośliny wodne są naprawdę specyficzne. Często czytam pytania, co zrobić, żeby moja roślina była tak czerwona jak ta na zdjęciu w internecie. I często w odpowiedzi osoba pytająca otrzymuje informację, że z pewnością ma w akwarium za mało żelaza. Bo to właśnie dzięki żelazu roślina się wybarwi. Podejrzewam, że nawet jakby zamiast podłoża pytający akwarysta zastosował sproszkowaną rudę żelaza, to roślina byłaby nadal zielona, albo żółta i dziurawa. I tu jest najgorsza informacja, jaką mogę podać. Równocześnie odpowiadający może mieć i rację, jak i się mylić. Bo rośliny wodne zmianą kolorów reagują na kilka różnych czynników, a jest to światło i nadmiar lub niedobór soli mineralnych. I bądź tu, człowieku mądry. Dlaczego moja roślina nie jest tak czerwona jak na zdjęciu? I w ogóle, dlaczego ona jest czerwona? Z kolorami roślin jest trochę tak jak z barwami krewetek. Nie to, żebym był jakimś znawcą, ale słuchałem kiedyś mądrego człowieka z Warszawy, który o tym opowiadał. Kolor u roślin jest w większości reakcją obronną przed nadmiarem światła. Naturalna jest zieleń. Oczywiście za zieleń odpowiada barwnik, którym jest chlorofil, ale roślina zielona, choć czasem wygląda prosto, łatwo i przyjemnie, to posiada tych barwników w sobie znacznie więcej. Trzeba je wymienić, bo inaczej nic z tego nie będzie. Samych chlorofili są aż dwie sztuki, chlorofil A i chlorofil B. Chlorofil A to barwnik niebiesko-zielony i tego barwnika jest najwięcej w roślinach, jak i w zieloniutkich glonach. Chlorofil B to z kolei barwnik żółto-zielony i on też występuje we wszystkich roślinach, ale kilka glonów jest niepełnosprawnych i go nie posiada. Oprócz chlorofilu występują również barwniki zwane karotenoidami, których podział wygląda następująco. Karoten to barwnik pomarańczowo-czerwony, który występuje zarówno w roślinach czerwonych, jak i we wszystkich roślinach zielonych. Ksantofile to barwniki żółte, których nie mają wszystkie rośliny, a tylko niektóre zielone, czerwone, żółte i białe. Jest trochę naukowo? No jest, jest. Ale muszę Was pocieszyć. To nie koniec, bo oprócz wymienionych występują jeszcze inne barwniki, a są nimi flawonoidy. I żeby Was już dobić, powiem, że one też dzielą się na takie fajniutkie barwniki o fajnych nazwach, czyli flawonole to barwniki żółte, różowe, czerwone i purpurowe. Antocyjany, które przyjmują barwę w zależności od pH środowiska i mogą barwić roślinę w kolorach od czerwonego po niebieski i fioletowy. Innymi czynnikami, które wpływają na kolor antocyjanów są temperatura, działalność enzymów, jak i obecność jonów metali. Cyjanina, niebieski barwnik znany z barwienia buławatków, czyli chabrów. Antocyjany są fajną grupą barwników, bo mogą wskazywać braki pierwiastków w naszych ulubionych roślinach.
Żółto-czerwone zabarwienie antocyjanów może wskazywać na braki w azocie, a z kolei niebieskie zabarwienie wskazuje na braki w fosforze. Oczywiście to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Roślina lekko czerwienieje, o, to już na pewno brak azotu. Nie, nie, nie ma tak łatwo. A dlaczego? A dlatego, że te wszystkie barwniki zawarte w roślinach współpracują ze sobą i w zasadzie można by je nazwać mafią kolorystyczną. I to, że jednemu z barwników zamarzy się akurat zadziałać, bo mu się azot nie podoba, nie ma żadnego znaczenia w momencie, kiedy inne barwniki zareagują na światło. A światło dla roślin wodnych jest najważniejszym czynnikiem wybarwiającym. Poza tym, które jest zapisane w DNA i jest przypisane do konkretnego gatunku rośliny. Każda z roślin, które uprawiamy, pochodzi z jakiegoś środowiska naturalnego, a żyjąc tam wykształciła specyficzny dla swojego gatunku i miejsca przebywania system samoregulacji w wykorzystywaniu rodzaju i ilości światła, jak i system ochronny przed nadmierną ilością światła. Tenże system widać najwyraźniej u roślin z upraw emersyjnych. Tam rośliny popularnie zwane czerwonymi są faktycznie czerwone. Nawet retuszowanie i podbijanie temperatury zdjęcia nie jest potrzebne. Dlaczego tak się dzieje? Bo przy dużej ilości światła, zbyt dużej dla rośliny, co może skutkować przegrzaniem komórek, roślina reaguje produkcją czerwonych barwników. A te barwniki chronią ją przed tym procesem. Roślina wysyła czerwony barwnik, który umieszcza się ponad standardowym zielonym chlorofilem i osłania całość naszego badyla. Ta sama roślina wsadzona do akwarium, gdzie nie ma tyle ciepłego czerwonego światła, daje przysłowiowego kopa w tylną część ciała czerwonemu barwnikowi i ten odsuwa się, odsłaniając ponownie chlorofil. Dzięki temu roślina może przystąpić do asymilacji chłodniejszego, rozproszonego światła. Dlatego traci kolor z intensywnej czerwieni do brudnej oliwki lub nawet do zieleni. Tu już działa DNA i uzależnia to od gatunku rośliny. Takie cuda ze zmianą kolorów często obserwować można na wielu roślinach rosnących już u nas w zbiorniku. Najłatwiej zauważyć to na roślinach pierzastych typu kabomba czy rogatek. Roślina, dochodząc do tafli wody i zbliżając się do źródła światła, żeby ochronić się przed światłem o zbyt wysokiej dla niej temperaturze barwowej, uruchamia czerwony barwnik ochronny i stożki wzrostu zabarwiają się na czerwono. Dobrze, zostawmy na moment te czerwienie i pogadajmy o chlorofilu. Rośliny zielone, ciemniejsze, w większości posiadają więcej chlorofilu typu A. Te jaśniejsze są wyposażone w chlorofil typu B. A co to oznacza? Ano bardzo dużo. Ciemniejsza zieleń liści oznacza, z niewielkimi wyjątkami, iż roślina nie potrzebuje dużo światła. Dobrze im w cieniu i na zbyt duże światło reagują negatywnie. Takie mikrozorium staje się znacznie jaśniejsze, blednie i często pojawiają się liście koloru białego, pergaminowego, na skutek uszkodzenia chlorofilu. Mech jawajski często przyjmuje barwę brązową lub bladozieloną. Kryptokoryny, które w naturze mają ciemne liście, w tym wypadku są jasnozielone. Być może jest to ładne, ale pokazuje, że roślina źle się czuje w naszym zbiorniku, a winę ponosi użyte przez nas światło. Wśród roślin o jasnej zieleni liści najbardziej znane są pływające pistie i rośliny z gatunku Ceratopteris, czyli popularne paprotki. One to właśnie posiadają znacznie więcej chlorofilu typu B i karotenoidów. Dzięki temu świetnie sobie radzą z bardzo intensywnym światłem. Są w stanie, szczególnie rośliny pływające, odbić znaczną ilość światła, dlatego nie jest im niezbędny czerwony barwnik, który miałby je przed światłem zabezpieczać. Wróćmy jeszcze na chwilę do czerwieni. Żebyście nie mieli przekonania, że czerwień oznacza tylko i wyłącznie obronę rośliny przed światłem, muszę tu wyraźnie zaznaczyć, że w warunkach naturalnych rosną rośliny naturalnie czerwone, które wcale nie mają zbyt wiele światła. Żyją w miejscach zacienionych, wcale nie w krystalicznie przeźroczystej wodzie i jeszcze do tego w obecności roślin pływających, które znacznie ograniczają dopływ światła. I tu kolejne wyjaśnienie. Rośliny pływające, np. pistia, nie zatrzymują światła. To bardzo nieprecyzyjne stwierdzenie. Liście pistii filtrują światło. Wyłapują światło czerwone, a przepuszczają światło żółte i zielone. Czerwone barwniki w roślinach naturalnie czerwonych, które rosną pod takimi roślinami pływającymi, potrafią przyjmować właśnie takie światło, czyli żółte, zielone i niebieskie, i dzięki czerwonym barwnikom prowadzić prawidłową fotosyntezę.
Im bardziej przezroczysta woda, tym więcej czerwonego światła dociera w głąb zbiornika. W przypadku wód o ciemniejszym zabarwieniu światło czerwone dociera bardzo płytko. Jest rozpraszane i pochłaniane. Do dna dochodzi już tylko światło o barwie zielonej i niebieskiej. Dobrze. Teraz czas Wam już prawie na koniec zagmatwać w głowach. Lotos czerwony jest najbardziej czerwony na dole. Im wyżej, tym gorzej. Lotos zielony jest cały zielony. Jak czerwienieje, to choruje, a nie fantastycznie wygląda. Ale liście nadwodne, pływające, obydwu lotosów są zielone. I to zdrowy objaw. Kurczę, trochę to zagmatwane. Ale może uda mi się to Wam wyjaśnić. Czerwone lotosy wymagają światła wcale nie czerwonego, a światła zimnego, czyli żółtego, zielonego i niebieskiego. Wtedy właśnie najintensywniej czerwienieją, produkując czerwony barwnik, który z tym światłem sobie poradzi. Przy świetle czerwonym, ciepłym, które, jak wcześniej powiedziałem, w największej ilości dociera do niewielkiej głębokości zbiornika, liście robią się coraz bledsze, a często przechodzą do barwy zielonej z czerwono ubarwionymi tylko nerwami. Kiedy lotos czerwony wypuści liście nadwodne, to stają się one zielone, oliwkowo-zielone. Czerwony barwnik cholera bierze, bo do niczego już nie jest potrzebny, ponieważ liść dostaje wtedy światło o pełnym paśmie barw. Jeśli zielony lotos zaczyna się zaczerwieniać, szczególnie jest to widoczne przy powierzchni, to znak, że roślina zaczęła w tym przypadku produkować czerwony barwnik w celu ochrony liści, a nie jak w przypadku czerwonego lotosa do asymilacji światła o konkretnej barwie. Taki myk. Na koniec kilka słów o moich ulubieńcach, czyli o glonach. W warunkach naturalnych glony, tak samo jak rośliny wyższe, przystosowały się do przyjmowania światła o konkretnej barwie. Dlatego też konkretne ich typy występują na różnych głębokościach. Dla warunków naturalnych wygląda to tak. Gdybyście się topili i zobaczycie zielone glony, nitki i tak dalej, to do powierzchni jest już bardzo blisko, bo te glony asymilują światło czerwone. Jeśli widzicie glony brunatne, pochłaniające światło niebieskie, to już trochę pracy trzeba włożyć, żeby wypłynąć na powierzchnię. Jeśli waszym oczom ukazują się krasnorosty, lubiące światło żółto-zielone i niebieskie, to jak wam nikt butli nie rzuci, to już po was. A jak widzicie sinice, które przeważnie przebywają przy dnie i pochłaniają światło zielono-żółte, to już nie ma co się czarować, jesteście utopieni i już. To oczywiście był podział uwzględniający warunki naturalne. Akwaria przeważnie są znacznie płytsze od naturalnych zbiorników. Więc podział pod względem przyjmowanego światła ogranicza się do zajmowania górnej części akwarium przez glony zielone, czyli zielenice, oraz do glonów brunatnych, czyli brunatnic, które zajmują dolną połowę zbiornika wraz z dnem. Podział jest mniej więcej w połowie zbiornika, a wskaźnikiem jest miejsce, gdzie kończy się zielony nalot na szybach. Zawsze od góry większy niż niżej. Występowanie krasnorostów i sinic oznacza już tylko zachwianie równowagi w zbiorniku i nie ma nic wspólnego z barwą światła. Mam nadzieję, że nikt tego nie zrozumiał i wykonałem mnóstwo nikomu niepotrzebnej pracy na darmo. I tymi słowami się z Wami pożegnam, machając odnóżami pokrytymi krasnorostami. Każdy uważny widz będzie już wiedział, na jakiej